Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria umożliwiła Wam uzyskiwanie odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS poprzez portal Magiczne Wrota bądź stronę Tip in the Nation. W przypadku kontaktu poprzez Magiczne Wrota wystarczy, że wyślecie SMS-a pod numer 7455, w treści wpisując int.254, później skrót ETY, Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania, jeśli chcecie o kogoś zapytać, imię, jeśli posiadacie datę urodzenia tejże osoby. Macie link na dole w opisie filmu do Magicznych Wrót i tam na profilu również macie dodatkowe informacje, które mogłyby Was zainteresować. W opisie również macie, czego ja potrzebuję do wróżby, abym mogła postawić Wam karty. Tip in the Nation, link na dole. Tam wystarczy Wasze imię, Wasza data urodzenia, pytanie, jeżeli chcecie o kogoś zapytać, również imię i data urodzenia tej osoby, jeśli posiadacie ową datę. Tam też również macie różne formy płatności, jak to wygląda, też tam wszystko jest opisane. Cóż jeszcze, bardzo proszę o kontakt osoby pełnoletniej, nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, nie odpowiadam na pytania dotyczące osób trzecich i zastrzegam sobie prawo odmowy odpowiedzi na pytanie, które nie jest zgodne z BHP Tarota i regulaminem. Zatem to jest bardzo dla mnie ważne. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią, kart anielskiej i rytuały. Zatem tak to wygląda i będziemy szli na tipa jako pierwsze pytanie i na tipie jest pytanie od Oli. Oli odpowiadałam wczoraj na SMS-a odnośnie tutaj tych zmian o 180 stopni, ale ja wczoraj bardzo późno nagrywałam, zatem myślę, że sądziłaś, że to będzie dzisiaj, ale wczoraj odpowiedziałam, czy też podpowiadałam Ci, że nie mogę drążyć we wróżbie, która wcześniej została tutaj zastosowana, zatem poproszę o albo numer filmu i minuta rozkładu, wtedy się odniosę do tego rozkładu, który już został postawiony, postaram się te informacje dociągnąć, czy też wyciągnąć, a masz dodatkowe pytanie w zapasie. A tu jest jeszcze jedno pytanie od Ciebie. Czujemy, że powinniśmy być razem, wynająć jego mieszkanie, wyremontować moje. Czy warto to robić? Czy wstrzymać się i z jakich powodów? Okej, nie chcesz, żeby on cierpiał. Dobrze, już patrzymy. A jak to wygląda? Już patrzymy. Włączamy tu podgląd. Tak. Czy warto to robić? Czy wstrzymać się? Czy warto to robić? Czy warto to robić? Czy warto to robić? Jak jest na teraz? Jeszcze wszystkiego nie wiecie na temat jakby całej tej historii odnośnie, nazwijmy to, wynajmów, remontów i tak dalej, bo jest tutaj karta kapłanki, która tą informację tu wnosi. Zobaczymy, co tutaj robić. Jeżeli chodzi o kwestię wstrzymać się ze względu jeszcze na być może nieuregulowane jakieś sprawy, które są w emocjach, przeemocjach czy też uczuciach. Karta kapłanki mówi o tym, że gdzieś tam może jedno z Was więcej poświęcać dla drugiego. To, co jest jakby tutaj jakby jakieś nieuregulowane sprawy związane z emocjami czy przeemocjach, to, co gdzieś tam warto robić, komunikować, jakby zostawić ten temat na tapecie, ale to, co jest nieuniknione przy tego rodzaju działaniach, mówi się o dyskomforcie i jakby udowadnianiu wszystkiemu wokół, że gdzieś tam albo mogliśmy, albo chcieliśmy, a w jakiś sposób jest walka o to, co pytasz. Będzie powrót do tematu, do tego, aby te działania zarysować, ale karty pokazują, że właściwy czas dla Was na tego rodzaju historie są jesienią, ta, która będzie. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie i bardzo proszę Ciebie o kontakt odnośnie poprzedniego pytania z numerem filmiku i z tym minutami, w którym był rozłożony rozkład, a Ty masz u mnie dodatkowe pytanie, które na które Ci odpowiem, bo to jest jakby... czekają na zmianę o 180 stopni. Chciałabym to stamtąd wyciągnąć, dobrze? Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Idę na Magiczne Wrota i na Magicznych Wrotach mam pytanie od Eweliny, a Ewelina pisze mi, że mam pytanie w mailu o godzinie 14:45. Ja już sobie to przygotowałam. Mam nie czytać na głos, dobrze. Ok, czy za tym stoi i celowo to zrobił? Mhm. Czy ktoś za tym stoi i celowo to zrobił? Mhm. Czy ktoś to celowo zrobił? Czy ktoś, kto stoi za tym i czy to było celowo zrobione? Pokażcie karty. Ale ja nie mam, żeby ktoś to zrobił na zasadzie, że komuś podpadłaś. Absolutnie nie, bo karty tego tutaj nie definiują. Wpływ emocji, agresji, coś takiego mi się tutaj rysuje, bo to są nieuniknione. Piątka była w jakby agresja, emocje, szarpanie, gniew był tego też powodem. Zatem taka jest tu też informacja. I z tego też jakby historii mi się to zarysowało. Mhm. Tak to wygląda. Zatem, no to jest jakby gniew. Nie mam jakby coś spersonalizowanego w Twoim kierunku, jakby personalnie było coś jest gniew, agresja, stąd to się zarysowało według kart. Karta Rada w ogóle pokazuje mi się, bo tu jest jakby coś w swoim miejscu, żebyś z miejsca A przeszła do miejsca B. Będziesz wiedziała, o co chodzi, nie chcę czytać tego na głos. Dobrze, idziemy dalej. Witam. Jakie ma zamiary do mojej osoby? Jeszcze raz. Jakie są zamiary do mojej osoby od tego osobnika? Czy jest wart? Dobrze, już patrzymy. On ma karmę miłości, karmę ciała jednocześnie. Może mieć problem z zamykaniem pewnych starych historii. Też na to trzeba zwrócić uwagę, ale popatrzymy. Jakie on ma zamiary w stosunku do Twojej osoby? Jeżeli chodzi o kwestię tej postaci, to już Ci tłumaczę. Jeżeli chodzi, on ma jakiś obraz rodziny, model urodziny w głowie. Mam pokazane, że on w sercu jeszcze sobie czegoś nie porozliczał. Z jednej strony chciałby coś jakby mieć stabilnego, ale z drugiej strony nie jest to pozamykane. Ale zamiary są w karcie świata, a karta świata w zamiarach mówi o tym, że gdzieś tam jeszcze sobie sprawdzam grunt. Badam teren, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Królowa Monet jest w przeszkodzie. Królowa Monet może mówić o kilku historiach. Po pierwsze taka, że jeżeli Was łączą jakieś sprawy zawodowo-finansowe, majątkowe, to jest to w przeszkodzie. No nie należy wtedy tego łączyć. Może mówić o postaci kobiety, z którą gdzieś tam, czy też wobec której ma jakieś zobowiązania finansowe, ale również w najzwyczajniej w świecie może to mówić o historiach tutaj tych, że jest przy nim jeszcze ktoś ważny, dla niego ważny i to może stanowić jakiś problem. Jeżeli chodzi o to, co jest do przepracowania, jakieś lęki, obawy w związku z historią emocjonalną, mam pokazane, że on na pewne rzeczy może zbyt długo chcieć jakby czekać, zwlekać, ale też aspekt rycerza buław jest w przeciwieństwie. Rycerz buław może mówić o tym, że Albo ktoś za szybko tutaj pewne działania chce realizować. Czasem jest to aspekt fizyczności, który może mocniej rzutować niż emocjonalny. Rycerz Buław może mówić też o tym, że mogą Was dzielić dwie różne perspektywy widzenia siebie w danym miejscu, czyli Ty w miejscu A, on w miejscu B i nie umieć tego poskładać, czyli wspólne walizki do jednego na przykład miejsca. Też tak to się może tutaj rysować. I teraz tak, karty na przyszłość. Jest, ktoś trzyma się jakby swojej sfery komfortu, ktoś obawia się jakiejś straty i mam tu pokazanego jakby osobnika gdzieś tam, który będzie również odciągał Was od siebie. Może to być ktoś z otoczenia, kto będzie potrzebował, nazwijmy to, wsparcia i później będzie to interpretowane tak, że chyba mnie oszukuje na tej zasadzie. I karty pokazują, że los da Ci szansę na to, żeby być z osobą tak zwaną docelową, bo mi się tutaj pokazuje cesarz, ale ten cesarz mi się pokazuje tak, jakby był odłożony na półkę, że on albo się spóźnia, albo w jakiś tam sposób jest coś tutaj nie tyle przegapionego, co jakby odłożonego na tej zasadzie. Czy on jest wart Twojej uwagi? Ja powiem tak, to co on chciałby, a to co będzie robił, zupełnie mi się nie zgadza, bo chciałby aspektu rodziny, ale jakby karta świata mówi o otwartości, chyba że chce tutaj na przykład układać rodzinę za granicą, to też może to wnosić. Mam wrażenie, że przy Tobie pojawi się ktoś inny, bo ta ścieżka zostanie zakończona. Takie mam tu informacje w kartach na ten moment. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I tu YouTube, witaj, planuję kupić mieszkanie na wynajem. Pytanie, które z trzech miast będzie najlepszą lokalizacją? Pyta Ania, która z tych miast będzie najlepszą lokalizacją? Pokażcie karty. Która z tych będzie najlepszą lokalizacją? Pokażcie karty. Pierwsze miasto. Drugie. I trzecie. Trzecie nie, pierwsze i drugie owszem. Jeżeli chodzi o kwestię tego drugiego, tu mam jakieś przeszkody, jakieś blokady w realizacji w tejże historii i jakby powrót do tematu za jakiś czas. Zatem te pierwsze miejsce mi się pokazuje najlepiej ze wszystkich, choć to drugie nie jest złe, ale tak jakby za jakiś czas. Być może, że z pierwszego pójdziesz w drugie albo wrócisz do tego tematu za jakiś czas, zatem to pierwsze miejsce mi się pokazuje jako najkorzystniejsze dla Ciebie, trzecie w ogóle mi się nie podoba w kartach jak wyszło. Zatem możesz wybrać jedną z tych dwóch, choć ze wskazaniem na to pierwsze się tu pokazało. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. A kiedy spotkam przyjaciela i jaki ona będzie? Kiedy, Emilia pyta, spotka przyjaciela i jaka ta osoba będzie? Pokażcie karty. Kiedy spotkasz przyjaciela? Spotkasz przyjaciela. Pokażcie karty. Kiedy? I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię ogólnie, nazwijmy to ludzi do towarzystwa, to mnie się to pokazuje już teraz wiosna-lato, że ktoś będzie zajmował Ci czas, będziesz miała z kim się komunikować i z kim rozmawiać. ale nie nazwałabym to przyjaciela, przyjaciółki, ktoś, kto gdzieś tam zostanie u Ciebie na dłużej. Ktoś będzie tutaj dużo się działo, będzie dużo rozmów i tak dalej, ale takie przyjaciela, przyjaciela, przyjaciółka mi się pokazuje tutaj za okres trzeciej jesieni i to będzie osoba starsza od Ciebie, może być nawet znacznie starsza, kobieta znacznie starsza. Mi się pokazuje przy Tobie jako przyjaciółka, ktoś, kto pozostanie przy Tobie na długi, długi czas. Do tego czasu będzie się coś pojawiało tutaj, mam pokazane, ale gdzieś tam tutaj się to kończy, zatem taka jest tu podpowiedź. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. A proszę o horoskop ogólny dla mnie na 3 najbliższe miesiące. Marzec, kwiecień, maj. Aneta, dobrze, już patrzymy. Jak to będzie wyglądać? Już patrzymy, jak to będzie wyglądać. Marzec, kwiecień i maj. Jeżeli chodzi o marzec, to w pierwszych tygodniach marca należy uważać na transakcje finansowe, a na straty przy pracy z pracą włącznie, bo mi się tutaj pokazuje jakieś zubożenie. Jeżeli czekasz na jakąś umowę, to ona się może nie zrealizować. A również karty pokazuje brak docenienia, możesz poczuć się niedoceniona tutaj i będzie trzeba nad czymś raz jeszcze popracować, być może raz jeszcze tutaj wykazać się w aspekcie zawodowo-finansowym czy też naukowym. Tutaj, bo królowa monet z 5 denaru mówi o zubożeniach przy pracy, w pracy i pracy, ale również i zubożeniach związanych w transakcjach finansowych. Na tym trzeba tutaj popracować. To jest powrót do tematów historii, które gdzieś tam wcześniej nam umknęły, być może uważaliśmy, że są poza naszym zasięgiem. Również w tym czasie mam pokazane albo jakieś nowe historie umowne, przyumowne, przy też finansach, z finansami włącznie tutaj. Uważać w kwietniu na osoby młode, które mogą mówić nieprawdę, zupełnie zmyślać, dosłownie. A jeżeli chodzi o kwestie tutaj maja, mam pokazane tak, jakieś zaproszenie z przeszłości, być może kontakty z przeszłości, być może odwiedzenie jakiegoś miejsca, które jest dla Ciebie ważne, czy też wrócenie do jakiegoś miejsca, w którym już byłaś, funkcjonowałaś, ale również poprawa prestiżu w aspekcie czy to emocjonalnym, czy to właśnie finansowo-zawodowym, bo Giermek Buław z Królem Monet może mówić zaproszenie na ważną jakieś albo spotkanie zawodowe, ale również zaproszenie na randkę od mężczyzny, który gdzieś tam jest bardzo mocno zapracowanym człowiekiem. Zatem tak dużo spraw tu się zawodowych pokazuje, finansowych i wskazana ostrożność i czujność, uważać na nieprawdomówność osób młodych, ale również proszę zwrócić uwagę na kwestie umów i przy umowach, żeby jakieś gwiazdki nie były, coś co gdzieś tam zostało pominięte. W zdrowiu układ pokarmowy mi się tutaj pokazuje jako coś, na co warto tutaj zwrócić uwagę w ciągu tych 3 miesięcy. Pozdrawiam. I patrzymy dalej tutaj. Na YouTube Magda. Czy w 2019 spotkam miłość i zmienię pracę? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Magda pyta, czy w 2019 roku spotka miłość? Pokażcie karty. Czy w 2019 roku spotka miłość? Czy w 2019 roku Magda spotka miłość? uczucie będzie, ale to będzie uczucie... Pokazują mi się jakby dwie postacie przy Tobie i te dwie postacie, jedna jest osoba, która się nie będzie potrafiła zaangażować w pełni, a druga osoba, która jest Ci znaną i ta osoba właściwie nie powinna wkraczać w Twoją energię, bo pokazuje więcej szkód niż korzyści. Nawet lekcja z tej relacji nie do końca jest dobrą dla Ciebie, bo to jest tu. A to jest osoba, która się pojawi przy Tobie jak najbardziej, a jest to osoba, która wchodzi w relacje na własnych zasadach i tych zasad nie będzie chciała ta osoba zmienić. I w tym rozkładzie również pojawiła się zmiana pracy, zatem jest to możliwe. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Tu. Karolina, czuję przeciążenie w pracy. Czy to dobry czas na szukanie czegoś innego, czy lepiej pozostać w obecnej, kto się potoczy? A 9, 10, 13, 14, 14, 5, 5, 9, 14, 5, 6, 7, 8. No nie jesteś dobrym, a jeśli już zmiana pracy, to ty od września po wrześniu nie, ale zobaczymy, czy to jest dobry moment na szukanie czegoś innego. Jak to się potoczy? Pokażcie karty. Pokażcie karty, jak to się potoczy. To jest dobry moment na szukanie czegoś. Jedną nogą już jakbym była poza tutaj. Mam niegotowość do jakby tego, żeby wchodzić w nową ścieżkę tutaj zawodową, ale zobaczymy. Tu jakieś związane ręce mam. Ktoś może również Ci wiązać te ręce, bądź jakieś zobowiązania nie pozwolą Ci na te zmiany na szybko. Jest rozliczenie z miejscem pracy, które się tutaj rysuje z tym, że obecnym i otwarta furtka na nowe możliwości przy Tobie. I powiem tak, jeżeli chodzi o tą zmianę pracy, ona mi się pokazuje w okolicach 9 miesięcy, nie wcześniej niż 6, nie później niż 10 miesięcy, ale to będzie zmiana na chwilę, na jakiś moment, by ponownie zmienić tą pracę za kolejne 4 miesiące, czyli tak jakbyś 2 razy zmieniała pracę i wtedy ta druga praca, czy też taka druga zmiana jest dla Ciebie już z możliwością rozwoju. Zatem tak to widzę w kartach. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. A film, proszę, horoskop 2019, marzec, singielka pracująca. Dobrze, już patrzymy. Pokażcie karty. Horoskop na marzec roku 2019 dla Małgorzaty. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Jak masz 10, 18, 18, 14, 5, dobra. Już patrzymy. Marzec. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci i czwarty. Wiesz co, mam pokazane tutaj taki troszkę w kratkę ten marzec dla Ciebie. Pierwsza jest, jeżeli będziesz starała się, jakieś dodatkowe finanse mogą być ucięte. Karta szóstki monet mówi o kwestiach, nie wiem, pożyczek, kwestiach doposażeń finansowych, ale jakichś pieniędzy urzędowych, może być coś zablokowane, bądź nie dotrze do Ciebie, tak? No też mamy teraz okres, nazwijmy to rozliczeniowy, roczny, tak? I tutaj, żeby jakieś problemy przy tym nie były. Jeżeli będziesz chciała jakąś pożyczkę wziąć, to możesz nie otrzymać informacji potwierdzającej, ale również jeżeli będziesz starała się o jakieś pieniądze urzędowe typu, nie wiem, renty, jakieś socjalne, nazwijmy to finanse, to mam to ucięte. Tutaj mam pokazane jakieś pozorne szczęście, które się rysuje. Zatem jeżeli by była jakaś pożyczka i byś bardzo mocno walczyła, zwróć uwagę na warunki, bo to jest takie zwane pozorne szczęście. szczęście, pozorowane szczęście, czyli niby to mam, ale nie do końca o to mi chodziło, zatem na to zwróć uwagę. I karta wieży. Karta wieży mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na układ ruchu jako taki, ale również na wszelkiego rodzaju awarie w domu z prądem, z wodą, bo mi się tutaj coś takiego zarysowało, ale to jest też prośba o to, żeby zadbać o stabilny grunt, po którym się stąpa. Pozdrawiam się serdecznie. Ostatnio miałam też weryfikację odnośnie karty wieży i szóstki buław, ale też i samej wieży jako przestroga odnośnie zdrowia. To też mówiło o kwestiach problematycznych z dyskiem. Nie mówię, że to będzie, ale jak już słyszę takie informacje, to też je podciągam. Ja po coś to usłyszałam, po coś ta informacja miała do mnie dotrzeć, to też znaczy, że mam się z nią z Wami dzielić. Zatem, Małgosiu, taka jest informacja w kartach. Nie mam kogoś nowego w tym miesiącu, kto byłby się na tyle mocno zaznaczyć, żeby gdzieś tam się zarysowało. W szóstce buław może mówić o kontaktach z kimś, ale to jest tylko na chwilkę. Poproszę na YouTube Ola. Dobrze. Jakie Pan R miałby podejście do finansów w naszym partnerstwie? Jakie on by miał ewentualne podejście? Jest dalszy ciąg, ale ja nie czytam, bo piszecie mi później. Ostatnio miałam taką właśnie zwrotkę od Was, no ale tam jeszcze coś było w nawiasie, czy Pani to zauważyła, czy to, Madziu, zauważyłaś. Nie wszystkie informacje podnoszę na górę, nie wszystko czytam, ze względu na to, że to jest jakby do naszej informacji. Ta informacja jest mnie potrzebna do Waszej prognozy, a cała jakby reszta świata nie musi jakby o tym wiedzieć. Tym bardziej, że są jakieś kwestie, nazwijmy to w cudzysłowie, sporne, które mogą się rysować. Nie chcę oceniania pytań, bo spotkałam się z tym na początku, że ktoś, ale jak może ona o to pytać, ale dlaczego w ogóle ona sobie to robi, dlaczego on w ogóle o to pytał. Chcę tego uniknąć, żebyście Wy nie czuli się jakoś tam niekomfortowo, a jeżeli ja uważam, że jakieś pytanie jest nie do końca właściwe, to też o tym Wam informuję, że proszę o inne pytanie, bo to nie do końca jest dobry kierunek działania. A to, że nie czytam całości, nie oznacza, że nie widzę, wolę to pozostawić dla siebie. Czasem dlatego, żeby nie zrobiła się burza w komentarzach, a czasem dlatego, żeby tutaj Wy nie czuliście, żebyście Wy się nie poczuli odkryci za bardzo. No to myślę, że wszystko jasne. Jakie miałby podejście do finansów w Waszym partnerstwie? Jakie jego osoba by miała podejście do finansów w Waszym partnerstwie? Powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie finansów, ja mam pokazane, że tutaj by trzeba było mieć jasne, jakby podzielone coś na pół, bo karty pokazują, że jakby brak umowy, czyli nazwijmy to jakichś ustaleń, ale też i prawnych, może Wam przeszkadzać, że tutaj jest konieczność jakby dzielenia czegoś na pół, na przykład Twój majątek, jego majątek, na tej zasadzie, ale to jest dla Was obu korzystne, nie dla jednej strony, dla Was obu. Jaki on by miał stosunek? W zależności od dnia taki by miał. Czasem jest tak, że gdzieś tam na pewne rzeczy by odcinał, ale jeżeli chodzi o aspekt, co jest w dalszej części Twojego pytania, nie do końca mi się to podoba, tak Ci powiem, bo to jest zamknięcie na temat tego, o czym Ty też tutaj mówisz, tak? Że jakby nie na wszystko i nie zawsze. To jest tak, jak wiatr zawieje. Dosłownie, dosłownie tak. No. To nie jest na YouTube. Na YouTube. Dlaczego jest tyle obaw przed uczuciem do mnie? Czy on w ogóle mnie tak szczerze, czy on może mnie tak szczerze pokochać? Pokażcie karty. Dlaczego on ma tyle obaw przed uczuciem do Ciebie? Pokażcie kartę. Dlaczego on ma tyle obaw przed uczuciem do Ciebie? Jest jakaś blokada emocjonalna i nie chodzi tylko o Twoją osobę, mam wrażenie. Bo tu jest karta blokady, która się tu zarysowała. I zaraz popatrzymy, jak to wygląda. On musi przejść swoistą transformację. On musi pewne sprawy w sobie pozamykać tutaj. Poprzez kwestię tego, co się zadziało u niego wcześniej, nawet w okresie dzieciństwa, mam wrażenie, tutaj. I tak jak mówię, to nie chodzi tylko i wyłącznie o Twoją osobę. Trzeba pozbyć się tego dyskomfortu, który on nosi w sobie, rozliczyć się z przeszłością i wtedy będzie w stanie darzyć uczuciem, jak najbardziej, ale jest to dużo do przepracowania. Okej. Tu. To nie jest na YouTube. YouTube, witam Cię, Madziu, bardzo ciepło i serdecznie. Witam Cię. Niestety nie było odpowiedzi na pytanie z SMS-a. Była odpowiedź chyba. Kiedy się odezwie? No, bo odpowiedziałam na to, zatem moja droga, jest odpowiedź w SMS-ie o tym, czy się odezwie do Ciebie w marcu. Jest, bo wczoraj odpowiadałam. Zatem przejrzyj filmik raz jeszcze, bo jest, masz pytanie u mnie w zapasie. YouTube, witaj, ja znowu w temacie mieszkaniowym. Chciałam zapytać, kiedy będzie najlepszy czas na zakup mieszkania? Planuję to na wiosnę. Dobrze, a jakim to jesteś momencie, moja droga? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 15, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5. Dobra. Najlepszy zakup mieszkania. Który by był to najlepszy moment? Pokażcie karty. Najlepszy czas na zakup mieszkania. Dla Ani. Pokażcie kartę. Najlepszy czas na zakup mieszkania. Wiesz co, a mnie się najlepszy czas pokazuje u Ciebie na zimę. Tutaj albo już, albo na zimę. Tu mam pokazane niepełne zadowolenie jakby z tego. Jest to, ale jakby po co mi to było? Nie tego się spodziewałam. Nie tak to miało wyglądać. Tu jest najlepszy czas. Raczej na zimę niż na wiosnę. Zatem tak mi się tu w kartach pokazuje. Może Cię nie zadowolę tą odpowiedzią, no ale jeśli jest w kartach wyraźna informacja, że na wiosnę niekoniecznie, a to znaczy może się zadziać, ale nie mam zadowolenia z tej historii. Nie wiem, gdzie skończyłam. Madzia, Cia, Majdo. Dobra, to było. O, Monika. Czy ktoś jest na Ciebie obrażony? Powód. Czy ktoś jest na Ciebie obrażony? Pokażcie kartę. Czy ktoś jest na Ciebie obrażony? Czy ktoś jest na Ciebie obrażony? Pokażcie kartę. Czy ktoś jest na Ciebie obrażony? Czy ktoś jest na Ciebie obrażony? Czy ktoś jest na siebie. Jest ktoś, jest szarpanie się emocjami, jest jakaś postać kobiety, mi się tu rysuje. Zatem tak, jest tutaj jakieś szarpanie się emocjonalne. Mam pokazane, że ktoś coś źle zinterpretował, ktoś coś źle zrozumiał, bo ja to mam jakby mylny obraz sytuacji i mam wrażenie, że jest to postać żeńska. Pozdrawiam Cię serdecznie. I tu film, pytanie w mailu. Ok. Mam problem. Ostatnio pytałam o nową pracę, którą otrzymałam. Ostatnio stwierdziłam, że nie będę tu doceniona i tu widać i to już widać na początku. Okej, firma jest dziwna, ale rozumiem. Czy mam szansę to normalnie pracować, czy szukać dalej? Jeśli szukać, to mniej więcej kiedy pojawi się nowa. Pokażcie kartę, jak będzie wyglądała sytuacja zawodowa Aleksandra. Pokażcie kartę, jak będzie wyglądała sytuacja zawodowa Aleksandra. Jak będzie wyglądała sytuacja zawodowa? Jeżeli chodzi o historię zawodową, mam Twoje przemieszczenie dwukrotnie. Tak jakby coś miało się zadziać i za tym drugim razem będzie to właściwe miejsce pracy dla Ciebie. To miejsce powoduje destrukcję, tak? Na tej zasadzie. Ty jesteś w głowie już pokazana jakby poza miejscem tejże sytuacji. No tutaj rycerz buław, już jestem jedną nogą, dosłownie walizki już mam na zewnątrz, tylko ja się jeszcze muszę tutaj wyprowadzić w tej całej sytuacji. Warto też, żebyś zadbała o to, żebyś, ja mam pokazaną Twoją osobę, gdzieś tam jakby miała jakiś słomiany zapał i tak możesz być też również odbierana, co powoduje jakby destrukcję w całej tej sytuacji. Być może możesz być odbierana jako osoba na zasadzie pracująca z takimi zrywami, tak? Ale mam pokazane, że dwukrotnie możesz sobie zmieniać historie zawodowe. I ta druga opcja, bo tu jesteś do 3 miesięcy, pokazano, że jakbyś albo wyjdziesz z tego miejsca i gdzieś możesz przejść w inne, ale nie do końca jest to właściwy kierunek działania, a tu mam właściwą historię zawodową u Ciebie w okresie 7, 8 do 10 miesięcy przez jakąś osobę, którą znasz, ktoś, kto Ci albo pokaże, wskaże, albo da Ci tą pracę. Jest to ktoś wtedy z otoczenia i to jest bardzo fajne miejsce. Zatem zmiana pracy najprawdopodobniej i tak Cię będzie czekała i w tym czasie ona będzie tą właściwą. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zatem uszy do góry. To ma Cię czegoś nauczyć i weź to jako lekcję, jako doświadczenie, moja droga. Kasia. Czy powinnam na niego czekać? Czy on się kiedyś zdecyduje na związek ze mną? I teraz jest, Kasiu, taka sugestia ode mnie, nie mogę Ci powiedzieć, czy powinnaś. Ja zadam pytanie, czy czekanie na jego osobę ma sens. A czy to czekanie będzie wynikiem dla Ciebie korzystnym, dobrze? Czy on się zdecyduje na związek z Tobą? Czy jeśli będziesz na jego osobę czekała, czy to będzie dla Ciebie korzystne? Pokażcie kartę, czy to będzie korzystne czekanie na jego osobę. Czy to będzie korzystne, gdy będziesz czekała na jego osobę? Czy to będzie korzystne, żebyś czekała na jego osobę? Czy to jest korzystne? W zależności czego Ty oczekujesz, bo ja mam jego osobę. To jest tak, nie mam odpowiedzi tak ani nie. Karty pokazują zależy. Zależy od tego, jakiej ty relacji chcesz. Jeżeli chcesz relacji na zasadzie on będzie w tym związku wtedy, kiedy chce i jak chce, to czekaj. Jeżeli chcesz osobę mieć przy sobie, dla siebie i na wyłączność, to nie. Bo jego osoba mi się tutaj pokazuje jako postać, twoja osoba będzie ważną, czy też jest ważną, jest ważność, uważność z jego strony, ale on mi się pokazuje jako osoba, która wchodzi w relacjach na własnych zasadach, czyli on może być przez miesiąc bardzo intensywnie i przez 3 miesiące go nie być w ogóle. I znowu tak, i znowu tak. Jeżeli chcesz mieć mężczyznę tak zwanego dochodzącego, to czekaj. Jeśli mężczyznę w całości, to nie z nim. I tu. Co mogę robić, a czego nie, żeby coś z tego było? Dobrze. To w zasadzie w poprzednim pytaniu było już, ale zobaczymy. Co tutaj robić, a czego nie. Jeśli chcę, abyś coś z tego było, pokażcie karty. Jak tutaj możesz pomóc tej relacji? Jak możesz pomóc tej znajomości? Pokażcie karty. Co Kasia może zrobić, aby to się realizowało? Co może zrobić, aby to się realizowało? Jeżeli chcesz, żeby coś z tego było, po pierwsze, karty pokazują, żeby to on miał wrażenie, że jesteś mu niezbędna. Karta szóstki monet mówi o wyciąganiu ręki, ale to, co ci w tym pomoże, niech on czuje, niech on widzi jako osobę, bez której sobie nie poradzi. Że ty dajesz mu coś, co bez ciebie nie będzie miało rację bytu. Tutaj będzie trzeba inwestować w tą relację, pielęgnować, ale karta kochanków mówi znowu na pół, że gdzieś tam on, tak jakbyś się nim z kimś dzieliła, albo z pracą i z tobą, bądź on gdzieś tam jest jeszcze poza zasięgiem. Zawsze będzie jedną nogą poza tą relacją. Karta mówi nie naciskać, nic na siłę. Jak będzie się za mocno cisnąć, to wtedy on się będzie oddalał. Intelektem dużo zdziałasz. Intelektem. YouTube, witam. Proszę o sprawdzenie, czy korzystnym byłoby zatrudnienie się w firmie. Dobra. Aleksandra. Czy to byłoby korzystne dla Aleksandry zatrudnienie się w tej firmie? Pokażcie karty. Czy dla Aleksandry będzie to korzystne? Zatrudnienie się. Czy to dla Aleksandry będzie korzystne? Pokażcie karty. Coś jest nie tak, ale zobaczymy. Jest brak docenienia, ukryta jakby drugie dno całej tej... Nie będzie to korzystne, bo nie widzi... Jakby nie jest docenienie angażu twojej osoby. Niestety nie widzę tego. No, przykro mi. Nie widzę tego jako coś korzystnego, o to mi chodziło, żeby była jasność. I tu mamy... Ania, proszę o rozkład urodzinowy, kontynuacja w następnym SMS-ie. Dobrze, patrzymy, Aniu. O sferę zawodową, finansową oraz osobistą. Jeśli można w ramach tego rozkładu, dziękuję z góry. No dobrze, to jeżeli chcesz jakby w tej sferze, to ja to tak podzielę. To zrobię inaczej niż ten rozkład, tutaj ten układ do 12 domów. Zrobię Ci tutaj rozkład stricte zawodowy i sferę osobistą i wszystkiego naj. Jeżeli chodzi o sferę zawodowo-finansową, karty tutaj pokazują, żebyś zadbała o swój komfort, samopoczucie, ale również i żebyś siebie doceniła. Mam też pokazane jakieś zmiany w historiach zawodowych. Do 3 miesięcy może pojawić się jakaś destabilizacja, jakaś destrukcja, ale mam pokazane, że Ty jesteś widziana jako ktoś wartościowy i zmiany zawodowo-finansowe mi się u Ciebie pokazują po 4 do 7 miesięcy. W tym czasie będzie albo dwutorowość, dwie, nazwijmy to, cechy finansowe, które wpływają do Ciebie jednocześnie, ale również mogą być też historie takie, że coś dodatkowego Ci się trafi i to dodatkowe zostanie przez na pewien okres czasu tak jakby zamknięte. Mam też u Ciebie w sferze finansowo-zawodowej, w aspekcie karty siły, Twoja dojrzałość, którą masz w sobie wypracować, bardzo mocno jakby zbuduje Twoją stabilność i kręgosłup finansowy. Karta siły mówi: bądź dojrzała, sprytna, nie rób niczego na siłę, ale też nikomu nic nie musisz udowadniać, bo masz możliwość awansów i poprawiania sobie historii zawodowych. Do 3 miesięcy może być różnie, bo karta destabilizacji, jakiegoś takiego zachwiania się. Nie wiem, czy Ty będziesz planowała coś robić na siebie, dla siebie i w sensie własnego biznesu. Tutaj jeżeli robisz jakiś własny biznes, to mam wrażenie, że się będziesz albo przebranżowiała, albo coś na nowo realizowała. Jeżeli nie masz pracy, to przez okres 3 miesięcy może być różnie, ale tu mi się pokazuje. To jest bardzo fajna ścieżka jakby tutaj zawodowa. Od 4 miesięcy przez pierwsze 3 nie, po 4 dalej jest znacznie, ale to znacznie lepsza historia zawodowo-finansowa. Tak jakby dar od losu, być może dwutorowość. Jeżeli będziesz szła z dojrzałością, również i jakieś możliwe awansowanie, poprawienie jakości finansowo-zawodowej w ciągu roku. I tu teraz zobaczmy, jak będzie wyglądała u Ciebie sfera osobista. Pokażcie karty, jak będzie wyglądała u Ani sfera osobista. Pokażcie karty, jak będzie wyglądała sfera osobista. No. Jak będzie wyglądała u Ciebie sfera osobista? Jak będzie wyglądała u Ciebie sfera osobista? Po pierwsze, mam pokazane tak jakby komunikacja u Ciebie w tej sferze osobistej troszkę szwankowała bądź kulała, bo 8 była w przeszkodzie, czyli błędna komunikacja, brak komunikacji bądź brak swobodnej komunikacji w tychże historiach. A w głowie jest karta wieży. Karta wieży mówi o jakichś potknięciach, które gdzieś tam albo się realizowały, albo realizują i nie dają mi też tutaj spokoju. Karta kapłanki, to o czym wiesz. Karta kapłanki mówi o jakimś poświęceniu albo bycie kobietą w ukryciu, bądź kiedyś tak gdzieś tam się rysowało tutaj w kwestiach, nazwijmy to, osobistych. Do 3 miesięcy nie mam tutaj historii, które gdzieś tam miałyby się rysować. W kwestiach nowości raczej coś będzie zmiany, transformacja, zakończenie, przechodzenie pewnego, przeistaczanie się na przykład w pięknego motyla, bo też tak się tutaj rysujesz. Zaraz zobaczymy. I mam tutaj kartę sprawiedliwości na końcu, do roku czasu. Karta sprawiedliwości mówi o rozliczaniu się z czymś trudnym, z przeszłości, bo tu jest karta diabła. Karta diabła mówi o jakichś historiach, które mnie trapiły, trafią, być może się znalazłam w takiej też sytuacji. I mam wrażenie, że pod koniec roku, ale raczej z początkiem nowego, ale liczymy od urodzin, tak? Bo to chodzi o ten czas od dnia dzisiejszego, tak? Bo to jest rozkład urodzinowy. Mam pokazane, że spotykasz bądź jesteś w układzie partnerskim, takim, który daje mi szczęście, jestem szczęśliwa. I teraz tak, w zależności jaki masz moment w życiu, jeżeli coś kończysz, to się to zadzieje. Jeżeli jesteś sama, to w sobie również przejdziesz jakąś taką przemianę, która pozwoli na to, że Ty po tym czasie będziesz osobą widzianą jako ktoś idealny do związku, do partnerstwa tak zwanego stałego. Dosłownie tak. Dosłownie tak. Zatem tak to mi się tu rysuje. Ok. Pozdrawiam. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I tutaj chyba to było ostatnie pytanie. Aha, tak, to było na dzisiaj ostatnie. Reszta pytań będzie jutro, bo to już jest grubo po czasie. No to tak, moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo, bardzo mocno za dzisiaj dziękuję. Wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za zaufanie. Na sobotę wrzucę Wam filmik numerologiczna trójka i reszta wibracji pod kątem właśnie moich obserwacji z łączenia numerologii z tarotem. I powiem Wam tak, że poprzez dwa ostatnie filmy, które wrzuciłam i tą trójkę teraz, uważam, że dobrym pomysłem było rozdzielenie tego, iż składowe mają znaczenie, bo można by było powiedzieć, no tak, mogła zrobić jeden film, związek, który nosi 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. No a jednak te składowe mają znaczenie, co też mam nadzieję odkryjecie i zobaczycie właśnie w tym filmiku. On już jest zaplanowany. Postaram się Wam na niedzielę również dać pick a card odnośnie kiedy pojawi się ten przeznaczony Wam osobnik, czy też przeznaczona Wam osoba, ale nie obiecuję, jeszcze mam do nagrania 3 ostatnie horoskopy, a nie wiem jak mam to czasowo poskładać, ale bardzo, bardzo się postaram. Zatem wszystkiego jeszcze raz dobrego, całuję, pa, pa.